Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. To jest magazyn Goście Dnia. Dziś temat z pogranicza turystyki, rekreacji, trochę też historii, tak można śmiało powiedzieć. Jarek Brzeski, raz jeszcze dzień dobry, raz jeszcze zapraszam do wysłuchania dzisiejszej rozmowy, a porozmawiamy z Karolem Nawrotem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Mogilnie, opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się wszystkim słuchaczom. Ten niski radiowy głos, pamiętam, że przydaje się także podczas takich akcji kabaretowych. Pan też się udziela. Zanim o grze miejskiej Skarb Mogilna, proszę trochę powiedzieć o tej swojej działalności kabaretowej. Razem z kolegą prowadzimy taki duet, konferencjerka, kabaret. Wróciliśmy na tę ścieżkę kabaretową, zaczynamy rozglądać się po przeglądach. Ostatnio byliśmy, drugie miejsce, co dodało nam trochę jeszcze wiary we własne umiejętności, skrzydeł. Pracujemy nad nowym programem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mogilno kabaretem stoi, tak można by powiedzieć, bo Paweł Gębala, który też często się pojawia, to z kolei jeden z liderów kabaretu na wynos, też Mogilno. Tak, zgadza się, tam jest grupa, która działa też bardzo, bardzo, bardzo fajnie, ciekawy ten program. Między nami nie ma żadnej tam rywalizacji, my kibicujemy im, myślę, że oni kibicują nam. Fajnie, że właśnie Mogilno kabaretem stoi. Tak jest, zapraszamy jak najbardziej, można też zobaczyć, co prezentują koledzy z koleżanki i koledzy, dobrze mówię, prawda, bo tam jest skład mieszany z, na wynos, tam też panie się udzielają, ale dziś o grze miejskiej Skarb Mogilna. Przybliżmy słuchaczom zasady tej gry, na czym ta gra miejska będzie polegać. Gra będzie polegać na odnalezieniu właśnie tego skarbu miasta, który doskonale został ukryty. Każda drużyna dostaje mapę, na której zaznaczane są miejsca, w które muszą się udać, gdzie tam będzie czekał na nich radny Młodzieżowej Rady, powie im, jakie zadanie mają wykonać. Gdy zadanie zostanie wykonane, drużyna dostaje element hasła. Będzie 9 zadań. Na każdym właśnie jest taki element hasła, który na końcu, jeżeli zostanie ułożony prawidłowo, wskaże miejsce, w którym ukryty jest skarb. I wtedy, gdy drużyna na to miejsce przybędzie, podliczymy czas wszystkich drużyn, które się zgłosiły. Ta drużyna, która najszybciej wykona wszystkie zadania i oczywiście prawidłowo i przybędzie na miejsce, gdzie ten skarb jest ukryty, jako pierwsza ma możliwość go znalezienia. Mhm. Zasady przypominają trochę geocaching, też można o tym powiedzieć. To też jest takie wyszukiwanie skrzynek, bardzo podobna sytuacja. Tak, tak, tak. Robimy to po raz drugi. Pierwsza edycja gry miejskiej przerosła nasze oczekiwania. Dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych komentarzy od uczestników, co właśnie spowodowało, że chcemy przystąpić do drugiej edycji. Mamy nadzieję, że ona będzie tak jak pierwsza, okaże się wielkim sukcesem naszej Młodzieżowej Rady. Organizacyjnie, od strony logistycznej jest tutaj bardzo ciężko taką grę zorganizować. I tutaj też chylę czoła i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie podziękował panu Janowi Szymańskiemu, dyrektorowi Mogilskiego Domu Kultury, na którego zawsze jako Młodzieżowa Rada możemy liczyć. Mówił pan o skarbie, powiedzmy nieco więcej, co jest ukryte? Skarbem są kosztowności, które Niemcy próbowali wywieźć z Mogilna w momencie, kiedy dowiedzieli się, że niepodległość miasta, niebawem miasto odzyska niepodległość. Nie udało im się to, dlatego skrzętnie to ukryli z nadzieją, że będą mogli po ten skarb kiedyś wrócić. I tutaj jest właśnie zadanie dla uczestników, którzy to oni będą mieli możliwość właśnie takiego ten skarb znaleźć. Będą mogli sobie zatrzymać skarb? Oczywiście, tak. W pierwszej edycji uczestnicy szukali porwanego misia. Aha. Drużyna, która wygrała, oczywiście misia wzięła już dla siebie. Była to fajna maskotka. Gdy spotkałem tych uczestników po pewnym czasie, powiedzieli, że misiu stoi w odpowiednim, należytym im miejscu. Dlatego tak, uczestnicy mogą ten skarb, który zdobędą, sobie zabrać. Sugerując się plakatem, można też zauważyć monety, pieniądze. One się tam wysypują z tego wora. Tak na marginesie, wóry, pieniądze i ta lina, która obwiązuje wór, trochę przypomina ośmiornicę, taką chodzącą ośmiornicę, ale ośmiornicy, jak się domyślam, nie szukamy. Powiedzmy o
nagrodach? Nieprzypadkowo mówię o tych pieniądzach. Nagrodą są, za pierwsze miejsce będzie puchar, będą też pamiątkowe medale, prócz tego karnety do kina na 10 wejść. Oczywiście dostaje to każdy uczestnik z drużyny, która składa się od 2 do 5 osób. Drugie miejsce będzie to już sprzęt. Idziemy w tym kierunku, by były to głośniki bezprzewodowe, a za trzecie miejsce, prócz oczywiście także pamiątkowych medali, będą tutaj pendrive. Wspomniał pan o drużynach. Raz jeszcze powtórzmy, ile osób liczy drużyna i kto się może zgłosić? Zamykacie się tylko na gminę Mogilno, czy można też być z zewnątrz? Wręcz przeciwnie. Zapraszamy także i mieszkańców gminy Żnin do udziału. Jeżeli ktoś myśli, że musi znać bardzo dobrze historię Mogilna, niekoniecznie. Nie tylko skupiamy się na tym, by zadania dotyczyły Mogilna. Będą tam też ćwiczenia, zadania do wykonania bardziej skupiające się na myśleniu, na łamigłówkach. Także będą zabawy, w których myślę każdy z nas w swoim życiu się bawił. Dlatego wcale nie trzeba być skupionym na tym, by dużo wiedzieć o Mogilnie. Nie trzeba się bać. Zapraszamy. Tak jak mówiliśmy, drużyny składają się z uczestników minimum 2, bo wiadomo, że drużyna to minimum 2 osoby, maksymalnie 5. Jeżeli ktoś chciałby zgłosić więcej, no to wtedy kontakt prosimy do organizatorów. Wtedy możliwość jest taka, że wyrażamy zgodę, że jeżeli ktoś ma 6, na przykład są tutaj dzieci, to jak najbardziej może być większa ta drużyna. Ile tych drużyn może być maksymalnie, tak aby nie było tłoku na trasie? No, w tamtym roku mieliśmy 20, więc myślę, że gdzieś koło tego chyba jest taka idealna liczba. Każda drużyna startuje po sobie w odstępach 2-minutowych, tak właśnie, żeby nie zdarzyło się, że do jednego, na jedno miejsce nagle przybędą wszystkie drużyny, bo to właśnie mógłby nam zrobić się zator. Tak. A właśnie te odstępy czasowe, to sprawdziło się w tamtym roku, więc w tym roku będzie podobnie. Powiedzmy o zgłoszeniach, jak się zgłaszamy, do kogo należy napisać? Należy pobrać kartę zgłoszenia z naszego Facebooka Młodzieżowej Rady, czy też ze strony gminy Mogilno, mogilno.pl, czy też powiatu mogileńskiego www.powiat.mogilno.pl. Taką kartę zgłoszeń odsyłamy na maila, wszystko podane jest w regulaminie i wtedy myślę, że każda drużyna, która się zgłosi, będzie miała możliwość uczestniczenia. Sama gra miejska Skarpy Mogilna zaplanowana jest na sobotę, na 7 października i z plakatu też można się dowiedzieć i też o tym państwo informowali na mogilno.pl, że zgłaszamy się do dzisiaj, ale zanim weszliśmy na antenę, wspomniał pan, że ten termin może się zmienić. Tak, myślę, że poczekamy spokojnie do 6, do godzin wczesnych, żebyśmy organizacyjnie także mogli się przygotować do tego 7, więc jeżeli ktoś jeszcze dzisiaj po wysłuchaniu audycji będzie chciał skompletować sobie drużynę, będzie mógł spokojnie te 2 dni, będzie na to miał. Miejsce zbiórki, start zabawy? Startujemy z nowej siedziby biblioteki w Mogilnie, piękny nowy obiekt. Tam na początku będzie zadanie polegało na tym, że każdy dostanie podpowiedź, w jakiej książce znajduje się mapa, którą musi sobie odebrać. I co na tej mapie? Jak ona będzie wyglądać? To będzie taka typowa mapa? Droga wojewódzka numer 5 i droga krajowa numer 5? Jest to plan Mogilna, na którym są zaznaczone obiekty, także ulice i tam w prostokącie napisane jest zadanie. Oczywiście nie jest napisane, że musisz udać się do na przykład szkoły i tam masz zadanie, tylko sam musisz odgadnąć na mapie, co to za obiekt, którym to zadanie do wykonania będzie. Dobrze, to zapraszamy, zachęcamy raz jeszcze, tak jak słyszeliśmy, do 6 października, do godzin wczesno-popołudniowych, tak żeby organizatorzy mogli się też przygotować. No i zachęcamy te drużyny od 2 osób. Już takie drużyny są przyjmowane, tak jak mówi mój dzisiejszy gość, nie tylko gmina Mogilno, ale także goście z zewnątrz bardzo mile widziani. Organizatorem jest Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie. Pan jest opiekunem tej grupy, oprócz tego wiceprzewodniczącym tej dorosłej Rady Miejskiej w Mogilnie. O tym też mówiłem, kiedy rozpoczynaliśmy rozmowę. Powiedzmy o innych inicjatywach. Na czym jeszcze polega działalność Młodzieżowej Rady? Skupiliśmy się na tym, by właśnie organizować eventy dla mieszkańców naszej gminy. Ostatnio na przykład zorganizowaliśmy konkurs na logo naszej Młodzieżowej Rady.
Wyszedł on też fantastycznie. Mieliśmy zgłoszenia w pracę z całej Polski. Wygrała pani, która na co dzień mieszka w Olsztynie i zrobiła to logo. Prócz tego też w ciągu roku już dostajemy pytania, gdy skończymy jeden turniej piłki siatkowej o Puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej, kiedy będzie następny. Także braliśmy udział teraz na przykład ze współpracy z grupą Out of Europe w takim programie Kujut, dzięki czemu nasza Młodzieżowa Rada mogła podróżować. Wyjechaliśmy do Rumunii, tam poznawaliśmy, jak działają Młodzieżowe Rady w tamtym kraju. Także oni przylatują tutaj do nas. Ja akurat nie byłem na tym, w tym projekcie nie uczestniczyłem, nie byłem w tej Rumunii, ale ci, którzy byli, byli zachwyceni, tam też mogli właśnie powiedzieć, jak my działamy. Prócz tego oczywiście wszelkie uroczystości okolicznościowe, w których uczestniczymy, patriotyczne, także dbamy o te miejsca pamięci narodowej jako Młodzieżowa Rada, groby na Mogieńskim Cmentarzu, o które już niektórzy nie pamiętają, żeby zadbać. Tam właśnie jesteśmy my jako Rada i dbamy, by one ładnie wyglądały. Ilu członków liczy obecnie Rada? Obecnie mamy 11, są to uczniowie ze szkoły gimnazjum w Mogilnie, zespołu szkół w Bielicach, zespołu szkół w Mogilnie. Mamy także sympatyków, to co bardzo nas cieszy, osoby, które nie wystartowały w wyborach, ale dowiedziawszy się od członków Młodzieżowej Rady, jak działamy, same chętnie przychodzą na nasze spotkania i nam pomagają. Nie da się ukryć, że w funkcjonowaniu takiej Młodzieżowej Rady ważne jest to, by był ktoś, kto ich poprowadzi. Nie chcę tutaj sobie jakichś zasług wielkich robić, ale po prostu... Opiekunem grupy jest pan Karol Nawrot. Musi być osoba, która podpowie, która ich poprowadzi. Ja przyjąłem taką zasadę, że jesteśmy bardziej na stopie koleżeńskiej niż bym od nich wymagał, żądał, krzyczał na nich, bo nie chciałbym zniechęcać nikogo do tego, by być członkiem Młodzieżowej Rady, a wręcz przeciwnie. Zachęcam do tego, by takie Młodzieżowe Rady powstawały już w tych gminach, w których jeszcze nie ma, bo naprawdę warto. Fakt, że z tego członkowie takiej rady nie mają żadnych profitów w sensie finansowym, ale widać, że społecznie chcą popracować i to bardzo cieszy. Mówił pan o wyborach, mówił pan o działalności skupiającej się głównie na tej niwie takiej inwentowo-kulturalnej, tak bym to nazwał. A na ile ci młodzi ludzie interesują się lokalną polityką? Na ile ich ciągnie do tej polityki? I rozwijając to pytanie, czy to jest dobry początek do takiej profesjonalnej, zawodowej już kariery lokalnego polityka? Czy oni o tym myślą? Czy oni chcą iść w ślady chociażby właśnie członków tej dorosłej Rady Miejskiej? Ja ich zachęcam do tego, by jak najbardziej spróbowali w takiej polityce tej dorosłej swoich sił, aczkolwiek nie zachęcam, by określali się, do jakiej partii chcą przystępować, nie namawiam do niczego. Chodzą także na sesję tej dorosłej rady, także chcą zgłaszać jakieś pomysły do tego, byśmy zastanawiali się na dorosłej radzie, czy są to dobre pomysły. Na przykład chcieli, by powstało lodowisko w Mogilnie. Mieliśmy już przygotowany taki pomysł. Na szczęście okazało się, że to lodowisko powstanie, nawet nie musieliśmy o tym dyskutować. Pomysły mają naprawdę, naprawdę ciekawe. W wiadomościach lokalnych mówiliśmy o budżecie obywatelskim w Janowcu Wielkopolskim. Jutro w magazynie Gość Dnia o budżecie obywatelskim w Barcinie. W Mogilnie też mamy budżet obywatelski? Mamy... Każde osiedle, które jest w Mogilnie, ma jakąś kwotę do wykorzystania. Jeżeli grupa mieszkańców Mogilna, gminy Mogilno ma jakiś pomysł i zbierze odpowiednią liczbę podpisów, może także swój projekt uchwały przedstawić na sesji. Na pewno rada wypowie się, czy możemy to zrobić, czy nie. Nie zamykamy drzwi przed obywatelami. Wystarczy odpowiednią liczbę podpisów zebrać i wtedy jest szansa. No, jako rada, jak pan burmistrz, także jesteśmy otwarci na takie pomysły mieszkańców, bo naprawdę nie jest tak, że rada i burmistrz są najmądrzejsi, tylko pomysły mieszkańców są naprawdę często trafne. Jak często mieszkańcy z tej możliwości korzystają? Nie ukrywam, że dopiero wprowadziliśmy to w ostatnim statucie, taką możliwość.
Na razie jeszcze nie pojawiła się taka uchwała, która byłaby na sesji procedowana, ale zachęcamy także do tego, by właśnie inne rady zostawiały tą furtkę na taki budżet, by mieszkańcy mieli swoje inicjatywy, bo tak jak mówiłem, naprawdę pomysłów mają sporo. Na zakończenie rozmowy, panie Karolu, raz jeszcze zaprośmy do udziału w grze miejskiej Skarb Mogilna. Serdecznie zapraszam, gwarantujemy dobrą zabawę. Myślę, że każdy, kto weźmie udział, będzie zadowolony. Karol Nawrot, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i opiekun młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie, był dziś moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Gość dnia Radia Żnin FM.